Dzień dobry, chłopcy. I dziewczęta. Nie, dziewcząt nie witamy, bo i tutaj nie ma. Co? No dobra, może jest to 1%. Jest taka użytkowniczka. No. Ona się nazywa I Love Moon. To jest użytkowniczka? Tak mi się wydaje. Nie, to jest użytkownik. Wydaje mi się, że pisał ten użytkownik tak jakby był użytkowniczką któregoś razu. Ja jestem... Serio? Mi się wydaje, że jest jednak użytkownik. No nic, spróbujemy... Jak znaleźć? Spróbujemy rozstrzygnąć w niedalekiej przyszłości. Tę niepewność. Weź nam napisz. To się wszystko rozwieje. No, bo i tak właśnie, ale nie o to chodzi. Nieważne, czy użytkownik, czy użytkownik. Chciałem co innego. No. Ten, że... Jegomość, powiedzmy, tak? No. Potrafi pod jednym postem napisać na przykład 10 komentarzy. To prawda, ja to szanuję. Ja tak, to szanuję, bo ja to jest właśnie... Dla takich widzów widać, że warto, prawda? Jest widz i właśnie teraz tak. Duży procent, bo to jest ogromna większość, którzy to oglądają, mogą sobie pomyśleć, o, to o mnie. Zobaczy i w ogóle zobaczy dużo odcinków pewnie, na przykład bardzo tak. Lubi nasz kanał, ale w żaden sposób nie daje tego po sobie poznać, bo nie ma ani suba, ani komentarza nie zostawia, ani lajka nawet nie zna. Ja tak robię. No widzisz. No to jest facet. No, ja tak na przykład robię z każdym kanałem, więc wiem, że jest takie grono osób i dzisiaj was również pozdrawiamy. Tak. Ale dla tej bardziej zaangażowanej części społeczności, tak, lepiej to się wszystko tworzy. No tak, znalazłem w każdym razie, ale nie znajdę teraz, ale wydaje mi się, że gdzieś albo miskliknąłeś, albo coś, bo napisałeś o sobie jako ona. A może czasami się identyfikujesz inaczej niż nam się wydaje. No tak? Właśnie, świat zna takie przypadki. Kto za to został przez nas zidentyfikowany jako najlepsi gracze tego... tygodnia w LEC? To jest pytanie, na które wspólnymi siłami postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Mamy nasze cotygodniowe wybory. Jesteśmy lepsi niż... Są dwie grupy, no. Bo są najlepsza piątka widzów, no. I jest prawda. Jest prawda, tak. I to my za prawdę odpowiadamy w tym plebiscycie. Czyli jesteśmy pracownikami Ministerstwa Prawdy. Tak. Okej. Okay. Właśnie miałem powiedzieć, że jesteśmy lepsi nawet niż polska państwowość, bo wiesz, mamy wybory prezydenckie co 5 lat. Wybory rządowe też, czy do Sejmu bardziej i do Senatu też, to jest jednak kawał czasu, zanim się odbędą. A my tutaj serwujemy wybory co tydzień. No to kto jest lepszy? Właśnie. No nie dziwne, że tak słabo stoi polskie państwo, no bo wydaje mi się, że wiesz, jak publikujesz jeden odcinek głosowania raz na 5 lat, to bardzo mało pieniędzy z reklam zarobisz. Naprawdę, bardzo małe revenue musi być z tego wszystkiego. Więc nie dziwne, że polskie finanse są w takim stanie, w jakim są. Tak. Gdyby w polski Sejm zaczął mówić o lecy. Tak. O, no, no. No właśnie. Tak, no lepiej by było, gdyby te finanse były ulokowane oczywiście w Alior Banku, powszechnie tak wiadomo. Tak jest, bo my wybieramy właśnie najlepszą piątkę tygodnia. Let's buy Alior Bank. Tak, no tak. I zrobimy to teraz. Zrobimy to teraz, bo przeprowadziliśmy głosowanie jak zawsze. Według was najlepszym toplanerem... Nie, czekaj. Najpierw nominowani. Trzeba wyczytać. Ten czerwony dywan... Należałoby tutaj rozwinąć. Kto został nominowany przez nas ogólnie do plebiscytu? W sensie toplanerów. No tak. To ja to chciałem powiedzieć, że według was wśród... A, no, przepraszam panów. Ale nie ważne, nic się nie stało. Foton, Adam i Wunder to są nominowani do najlepszego topa w tym tygodniu. Ale nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić w zeszłym tygodniu, czyli dodać do każdego głosowania bonusowego gracza Karmin Corp. Natomiast jest też ostatnia ankieta i tam jest właśnie najlepszy gracz Karmin Corp. Tylko że właśnie dla niepoznaki usunęliśmy tych jedynych niezłych, bo w ankiecie do głosowania jest Kaboszard, Saken i Targamas. Najwięcej komentarzy wygenerowała właśnie ta ankieta. No, gdybym powiedział, że jestem zdziwiony, to wierutnie bym skłamał. A tak jak już ustaliliśmy na wstępie, my głosimy tutaj prawdę. Tak. No więc my będziemy głosić prawdę, ale najpierw na kłamstwie się na chwilę zatrzymamy. Bo waszym kłamliwym zdaniem najlepszym toplanerem tego tygodnia zostaje Adam, zgarniając 47% głosów. Na drugim miejscu jest Wunder, ma 33% głosów. Oczywiście ma je dlatego, że gra z Jankosem w teamie, co za każdym razem będziemy podkreślali przy każdym zawodniku z Team Heretics. No i jest też Foton, który waszym zdaniem zasłużył na 18% głosów. A naszym nie. A naszym na 47 co najmniej. Bo no to wiem. Jest ta różnica. Naszym zdaniem to jest Foton. Uznaliśmy, że Foton jest najlepszym toplanerem. Przede wszystkim przez to, że wygrał wszystko. A druga sprawa jest taka, że
Nie wiem, wydaje mi się najrówniejszy w tym wszystkim. No, też powrócił do bycia fotonem nareszcie, a nie taką atrapą. I wygląda to coraz lepiej. Ja uważam fotona za takiego gościa, który gdybyśmy rozdzielili, wiesz, taki czysty skill. No. I tak, i to jak gra na mapie i tak dalej, to w obu tych plebiscytach Foton byłby, jeśli nie na szczycie, to na pewno na samej górze. Aczkolwiek trzeba przyznać, jak się spojrzy na statystyki i taki impact, to Adam wyglądał... Ja się zgadzam z tym, ja się zgadzam z tym. I myślałem... Bo trzy razy Cassante zagrany przez pana Fotona, tak. Z kolei kolega Adam tutaj na Olafie, klasa na Fnatic. Ogólnie, tutaj ogólnie niezły renek. Ja mam problem dobry z tym Kasancias. Adamem, taki, że bardzo często można by było dawać mu jakieś nagrody, no. Nie? Z tym stylem gry i tak dalej. Jak BDS wygrywa, to Adam wygląda świetnie, bo może robić co chce. Ale, no, a tutaj akurat nad nim się nie zastanawiałem. Nad Wunderem? Nie. Ja też, no. Nie, bo jakby myślę, że i Adam, i Foton indywidualnie mieli trzy spoko mecze, a Wunder miał dwa dobre mecze i jeden taki gorszy. Adam, nie zauważyłem tego wcześniej, ale tam widzę, jakieś letality powstawało jeszcze. No, popi? No, właśnie widzę. Brakowało troszeczkę obrażeń. Ciekawa sprawa, swoją drogą. Co to tam było gotowane. No tak, tak. I... Często to mówimy, no bo wiecie, to nie jest tak, że da się wybrać jednego zawodnika po prostu i to jest jedyna prawda światowa. Gdybyśmy tu wybrali Adama, również by miało to sporo sensu, ale... Świat by się nie skończył. Tak, ja jakoś tak, przez to, że chyba znowu uwierzyłem w Fotona, przyglądałem się mu bacznie i naprawdę dobre gry grał. No i tyle o górnej rajce, bo kogo to obchodzi. Tak. Ale gdybyście chcieli, żeby tutaj był Adam, no to będzie w naszej znajdzie się Foton, ale my... Tym razem nie szukamy tutaj żadnego oszustwa z waszej nie, strony. Nie. Mimo tego, że trochę tak to zajawialiśmy. Co nie zmienia ten, że tutaj na drugiej pozycji znalazł się Wunder i to jest sprawa. I to jest właśnie sprawa. Wasza porażka, wasza głosujących, no. Tak. Tutaj nie wiem, czy wiecie, ale istnieje coś takiego, my prowadzimy coś takiego jak lista hańby. Tak, i właśnie, jest lista hańby, dokładnie. Jak ktoś oglądał ostatni odcinek, to mógł o tym usłyszeć mniej więcej tak 29 razy. Widziałem, jak w komentarzach ludzie pisali, że bardzo przepraszamy za wszystkie niepochlebne opinie. Nie chcę być na jednej liście za Zonem. Las. A ja wczoraj z ambony ultraligowej zagroziłem jednej z polskich organizacji listą hańby również. Ej, a czy wy coś mówiliście o Carbonarze? No, był taki segment na pre-show. Ja w pewnym momencie zgłupiałem. Nie oglądałem Ultraligi, patrzę na socjale UL. Od razu zrobiłem screenshota, bo pomyślałem, że zaraz to usunął. No. Bo tak nie wiedziałem, co się dzieje. A tutaj Ultraliga w trakcie kolejki wstawia posta, czy wolicie carbonara ze śmietaną, czy bez. No to było na pre-show taki segment backowy, Hot or Not. I były jakieś, wiesz, nowe itemy w LoLu, okay. Hot or Not, Sylvan na Nocturnie, Hot or Not. Ja powiedziałem, że Not. Co? Sylvan na Nocturnie? Tak. Nie znam jego wyczyny. Kasperski w predykcjach, to powiedziałem, że mega hot. Hot, ja bardzo hot. Wszystko z Kasperskim. No i w międzyczasie też właśnie była ta dziwaczna carbonara. A dziubek? Kasperskiego? Hot or not? Not. Not? Not, okay. not. Ale a bardziej hot niż Nocturne Sylvana? Myślę, że to jest podobny poziom. Podobny poziom. No to w takim razie rozumiem już, jak Sylvan gra Nocturne. Bo wiesz, z tym dziubkiem to jest tak, że on musi się spiąć, wpaść na ten koncept, muszę teraz zrobić dziubek, wykrzywić stosownie usteczka do zdjęcia. I jakby świadomość tego, że te procesy następują, straszliwie mnie bawi. Dużo ludzi Kasperskiemu zarzuca albo pyta się, czy to jest po jakichś operacjach. Ale bo piękne usta. Z jednej strony on robi trochę taką minę. Robi taką minę, z drugiej no też fizyczne atrybuty takie, wiesz, przyrodzone dla niego, sprzyjają temu, żeby taki dziubek... Atrybuty, oczywiście. Żeby taki dziubek wykonać. No, ale właśnie, bo kogo chciałem na listę hańby wpisać. Tak. Nocturna, Sylvana. Słuchaj. Nie pamiętam już, jak do tego doszło, ale... no tak, bo Bezi był na kaście, więc żarty słowne się pojawiają z dużą częstotliwością i są one niezłe. No i często padają też luźne skojarzenia. Przed meczem Orbit Anonymo, zwanym też dla zmylenia oponenta Orbit Anonimo, zwanym to... również jeszcze inaczej, ale nie będziemy nie powiem, bo to jest program sponsorowany. Program partnerski. Tu przede wszystkim panuje netykieta. Tak, to bez dwóch zdań. No więc tam jest jungler Afro Boy.
nie? I był segment właśnie o Afroboju. Bezzi coś nagle powinął, że Afroboy jak Tarzan Boy, nie? Jest taka piosenka, Baltimora Tarzan Boy. Tam jest takie, taki fajny refren, takie Pasan Boy też był. No, no, był też Pasan Boy, ale to akurat inna przerówka. Tararara, tak, no, ale to, polski, to tak jest polski Tarzan Boy, a Tarzan a Boy... No i też... czego ta dziewczyna chciała? No właśnie, Afroboya, nie? I chodzi o to, że podrzuciliśmy dla socjologów Orbit Anonimo. Jezu, nie no, bawi mnie to razem za każdym razem. Propozycję, żeby oni właśnie na koniec... Orbit. Ale, to, ale słuchaj, ale na wsiach często, no. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś jak jeszcze jeździłem z rodzicami, to tam ludzie właśnie lubili kończyć jakieś słowo właśnie tak it, no, przykład, no. Nie? Albo coś takiego. Kiedyś Gostek do mnie mówi, że mecz siatkówki reprezentacji Polski on ogląda na Iply. Nie? No. I ja myślę, co to jest Ipla? Potem się właśnie okazało, że to tak się tam mówi. No to może gdybyśmy pojechali na jakąś, wiesz, na jakiegoś miasteczka mniejszego, to tam się mówi. Tak, ale ogólnie, w zależności od miejsca w Polsce, to różnie te dialekty się układają. Ja miałem o tym zajęcia, jak jeszcze studiowałem polonistykę. No, no. Na przykład jak to się mówi, coś tam w Gwarze krakowsko-poznańskiej jest tak, że generalnie zmiękcza się końcówki wyrazów, no. A z kolei w Warszawie się je utwardza. Bardziej. I to jak się wsłuchasz, to jakby rzeczywiście tak jest, że kiedy mamy końcówki powiedzmy na ky, to poznaniakowi czy krakusowi będzie bliżej, żeby to tak bardziej w stronę G zakręcać. Ja jak przyjechałem do Warszawy, przeprowadziłem się, zacząłem pracować i tak dalej, to ludzie mi mówili, że ja mówię tak jak Król Julian. No. Że ja właśnie takie śmieszne końcówki mówię. No tak bo w Lublinie z kolei się bardzo zaciąga. Tak, tak. Tam te wschodnie wpływy są dość zauważalne. Tak, no. I tam się mówi właśnie Ypla. No, no, no. Tak, tak, to jest ogólnie dosyć ciekawe zagadnienie, aczkolwiek nie na tyle, żeby utrzymać mnie na widziale przez tyle lat. Tak. Więc... więc, wracając do tego Afroboya Tarzana... Gdyby tam było lecu. No właśnie, na taki jakby Janko wykładał, słuchaj. Ja bym nawet poszedł na fakultet od Adama, nie? Fakultet z Adamem, no. Na temat... Ale nie ultraligowego. Do tego, no żeby to nie byłoby, było. To byłoby zarządzanie biznesem we sporcie. Tak, tak. A z Adamem byłoby, wiesz... Nie widzę nic złego w zabieraniu pieniędzy. Byłoby tak, cheezowanie topa, nie? Lekcja pierwsza, stanie w krzaku level 1. No, ale, not king. No ale dobra, więc wróćmy jakby do sedna tego tematu. W sensie sedna? Tak, tak. Bo tematu, to jest tak, który... tutaj szła linia prosta narracyjna odcinka, zrobiliśmy, zboczyliśmy i teraz my jesteśmy już, wiesz, tak, na dziesiątej pętli. Ale musimy wrócić do tej tak, tak, żeby się cofnąć na główną drogę, to najpierw... To jest jak Incepcja. Tak, tym rozdrożem... Możemy iść dalej, oglądałeś Incepcję? Oglądałem no, Incepcję. No, bardzo dobry. We have to go deeper, of course. No i więc... Powiedzieliśmy, że socjalowcy Orbit Anonimo mają świetny angle na to, żeby właśnie wykonać zabawny mem, zabawny materiał promocyjny, w którym właśnie Afroboy wykonywałby numer Tarzan Boy przebrany w strój Tarzana, goła klata, włosy na wierzchu, wiesz o co chodzi, nie? No i tak rzuciliśmy, że no możecie zrobić, będzie fajnie. I ja pomyślałem, że trzeba ich dodatkowo zmotywować i powiedziałem, że jeżeli oni tego nie zrobią, no to ja ich oficjalnie wpisuję na listę. No i co? I tyle. Myślisz, że to się stało? Czy to zrobili? Nie, no bo jednak taki proces wymaga pracy. A z tego co słyszałem, no trzymajcie się w tym momencie osoby decyzyjne w drużynie Orbit Anonimo mogą przebywać na przykład na innym kontynencie. Nie wiem czy wiesz, ale... No. Znaczy ty wiesz, no, ale ja nie wiem czy oni wiedzą. No raczej nie. Oni pewnie nie. Kiedyś robiliśmy takiego streama, gdzie zapisywałem niki ludzi, którzy wysyłali suby. No, tutaj, no, no. Nie? Suby chyba. Suby. No to nie wiem, czy wy wiecie, ale troszeczkę zostaliście oszukani, bo to właśnie była ta lista hańby. Tak niepozornie, no. Pieniążki dla nas, a wy... A wy na hańbę, bo kto by fraudom dał kasę. Tak jest. Dobra, dżungla. Janko z Douglas i Sheo. To głosowanie było skazane na porażkę. Bez sensu. Było bez sensu. Było bez sensu. Bez sensu. I tak zaskoczyłem się, że... znaczy, zaskoczyłem. Byłem zaskoczony jeszcze bardziej, gdyby nie to, że ten drugi też jest Polakiem. Bo Jankos jak na siebie zdobył bardzo małą ilość głosów, tak. To tylko 60. Poniżej 90%, no. Poniżej. Ale akurat tym razem, Gamonie, dobrze żeście powiedzieli, bo Jankos był najlepszym leśnikiem. To prawda, to prawda. Zastanawia mnie, że Sheo zgarnął, biorąc pod uwagę obecność dwóch naszych krajanów, aż 15% głosów. Są tutaj jakieś oszołomy, no to czekaj.
Zobaczmy, czy ktoś tak napisał. Tutaj mamy 600 głosów. O, Fredziu napisał, no co za Jankos, co za zjeby. 600 głosów jest w tej ankiecie i 15% jest na Wundera. Szybka matma mówi nam, że to jest 6 razy 15, 60 plus 30, 90. 90 osób prawie uznało, że Szeo jest najlepszym junglerem, mając opcję zagłosowania na Polaka. Do tej 90-osobowej grupy ja wysyłam serdeczne pozdrowienia, bo to nie jest proste. Nie, nie jest po pierwsze, to proste, żeby też tak bardzo mieć zamknięte oko na to, co się dzieje w Lecce, żeby nie wybrać Jankosa. Po drugie, żeby jednak zagłosować na Francuza. No i to jest jeszcze ważna sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że to są ludzie odważni, tak? Tak. To jest duże słowo ogólnie, no. Odwaga. Ale jednak jesteście odważni, bo licho nie śpi na ulicach. Nie. Ludzie sobie sprawdzą, kto nagłosował na kogo. I będzie tak zwany dojazd, tak? Od bojówki. A, napisał do mnie widz i mówi, proszę przestać mówić dopchać. Dlaczego? No bo jest to głupie i bez sensu. Ja mu odpisałem na to, że słuchaj, może ty tego nie rozumiesz, ale czasami w nagrywaniu podcastu trzeba coś dopchać. Tak, czasami trzeba coś dopchać. I on już tylko emotkę zostawił i poszedł. Dopychamy więc do piątki tygodnia, Jankos. A, to napisał w ogóle widz ten, co Pikachu nagrał, z tego, co ja teraz... No to szacunek dla ciebie, ale musisz otworzyć głowę, bo... Dopchaliśmy to Pikachu tam na górę. No, nie, musisz się przygotować. Dopychać będzie młodzieżowym słowem roku 2024. Rozpoczniemy z lewusem działania coś propagandowe pod koniec lutego. Coś jednak powiemy o tych leśnikach, czy zaczynamy jeszcze inny temat? Myślę, że można tutaj o tych dżunglerach słowa dwa, może nawet trzy, bo w sumie jest ich trzech. Jedno słowo o każdym z nich. Jankos, dwa bardzo dobre mecze, plus ten mecz, który przegrali na G2 i ciężko było coś tam zrobić, ale jak na, patrząc na to, jak pokazywali się jego chociażby zawodnicy grający na bocie, no to Jankos i tak zrobił bardzo dużo, nie? No mocny jest ten Jankos, kurczę, nie da się inaczej tego powiedzieć. Nawet bym chciał, tak? Że Jankos zagrał coś słabo, coś tego i bym przyszedł. Ale się nie da, nie da się. Nie da się, bo ten gość po prostu gra bardzo dobrze od nie wiadomo ilu lat. Ale słuchaj, ale my tak mamy jako Polacy, że my musimy ponarzekać sobie, tak? Raz na jakiś czas, nawet jak jest dobrze. Ja regularnie natrafiam na różne komentarze, głównie to było podczas właśnie omówienia ostatniej kolejki na Twitchu. Ludzie wchodzą i piszą tak. Taki jeden komentarz mi się mega podobał. Moim zdaniem Jankos jest strasznie pasywny. Nie gankuje tych linii. Robi jakieś te obiektywy, ale w sumie co z tego... Czy tobie się nie wydaje, że on mógłby robić jednak więcej? Najlepszy typ komentarza. No pewnie by mógł. Ale jak widać, wystarczy. No. Nie no, Jankos... Mi się wydaje, że jest tak. Jankos dobrze pracuje z tym, co dostaje. Dostali troszeczkę outdraft meczu na G2 i botlane zagrał gorzej, no to zrobił to, co mógł. Tak. I tyle, no. Osoba, która robi więcej niż powinna, to jest Bo na przykład i zobaczcie, jak go wyzywacie. No dobrze. Douglas i Szeo to tacy trochę wyrobnicy. No. W tym wszystkim. Douglas to w ogóle jest... Tak się brzydko mówi o takich zawodnikach. Nie mów tak. Nie powiem w ogóle. Bo wielki brat Douglasa, czy jak on się przedstawia w internecie, boomer, brat Douglasa. On tylko czeka, bo jest generalnie pozew i ty, ja też zresztą, my jesteśmy na jego pewnie prywatnej liście hańby, więc ja mam tylko nadzieję, że jeżeli... Padłoby to słowo, to no, nie przyjdzie do nas za wezwanie przedsądowe. Okej, to powiem ładniej. Douglas jako zadaniowiec w tej drużynie, tak, jako zadaniowiec, spisywał się bardzo dobrze. Bardzo dobrze się spisywał, no ale niestety... Aczkolwiek kilka erek ma OKM na Karmi Corp, no, mogło było być ciutkę lepsze. Było, trochę tak było, no ale zasłużył na to, żeby być w tej trójce, wygrali wszystkie mecze, on do tego dołożył cegiełkę. Git. No. Nie zmienia to jednak faktu, że Jankos jest tym takim game changerem. No. Jankos jest jednak królem. I środek. VTO, Perks, Nuke. To było dobre głosowanie, bo po pierwsze było bliskie, bardzo. Po drugie nie było freskowego, który by to wszystko nam w drobny mak tak wziął. No, tego nie wiemy, bo dalej ludzie... Ale przekonują się, wiesz, z każdym tygodniem nasze głosowania są coraz bardziej narażone na działania szkodliwe i niepożądane. Jest taki dziwny kanał, on się nazywa League of Legends Polska. Jest taki kanał, no. I co? Na kanale... Kanał League of Legends Polska stał się tak zwanym tyglem. Tam wpada generalnie wszystko. Właśnie miałem mówić, że kanał League of Legends Polska stał się pewnego rodzaju śmietnikiem. Wrzuca się tam wszystko, z tego też powodu dobre materiały nie robią zasięgu. Ja teraz... To jest dosłownie ten sam case, co kanał YouTube'owy Polsat Games. Zobaczcie, jak my
pogadamy o Lecu, to obejrzy to od 15 do 20 tysięcy, nie? A League of Legends Polska, oficjalny kanał, wrzuca filmy, tutaj wywiad z freskowym, tutaj historia freskowego, historia Douglasa, wywiad z Douglasem. Swoją drogą, historia freskowego i Douglasa są to filmy, do których ja pisałem skrypty. No, scenariusze są moje, wiem, także proszę wejść pisał, i obejrzeć. To bym tego nie chciał zareklamować. Aha, no. Ale wejdźcie na kanał League of Legends Polska, bo to serio są dobre materiały i jeśli interesuje was LEC, możecie poznać tych ludzi, a przede wszystkim zależy nam na tym, bo się dowiecie, że freskowy jest Polakiem. Tak, ale właśnie to jest dziwne na tym kanale, bo z jednej strony masz wywiady Sylwana z takim freskowym czy Douglasem z LEC-a. Mamy te materiały... Wywiadów Sylwana nie polecam. Materiały nie takie polec. Historyczne, a potem jest tak. One-shotowanie tankiem, hashtag Ornn. Kto to, Devil Piotrowicz? Pewnie kto? Tak. Albo jak go nie nafidować? Draven. Arcane sezon drugi. Pierwszy rzut oka. Najbardziej agresywny support. Soraka. Swoją drogą podejrzewam, że na przykład Pyke mógł być bardziej agresywnym supportem. Też, ale rozumiem, jest to kontrowersyjne, żeby wywołać zainteresowanie. A, jeszcze jedna rzecz. Zaangażował mnie to. No, i... miniaturki, które wstawiacie z freskowym Douglasem są kompletnie bez sensu. Ale te z czempionami dobre są. Takie lewusowe. Są bardzo dobre. Takie lewusowe bardzo. Nawet pewnie Wojtuś tam robi outsourcing, ja się nie zdziwię. Ten Kasantę na przykład nadal OP, bardzo dobra. Dobra, myślę. Ale to jest freskowym Douglasem, jeśli chcecie kogoś przedstawić i dajecie jego twarz tak po prostu jako główną atrakcję, to raczej to się nie uda, bo ludzie nie wiedzą, kto to jest. Chcę na miniaturkę wstawić wybuch, dopchnąć tam kilka znaleźć twarzy. Szukacie momentu, w którym freskowy z Jankosem podał sobie rękę, tak. Walicie temu fotę i wstawiacie. Wtedy się dowiedzą. Dobrze, więc wracamy do głosowania na środku. Proszę tutaj przytoczyć, kto się znalazł w kadrze. No mówiłem kadrze. Już, VTO, Perks oraz Nuke. No właśnie. I wygrywa finalnie to głosowanie VTO. Na drugim miejscu jest Nuke i na trzecim miejscu jest Luka Perkowicz. Tak jest. Zgadzamy się z wami po raz kolejny. Naszym zdaniem również VTO jest najlepszym midlanerem. Tak. Ja ogólnie strasznie jestem kibicem tego zawodnika. Od dawna mi się mega podoba. On wnosi tak dużo świeżości. On jest takim też, wiesz, taki clutch factor ma w sobie. No. Potrafi w ważnym momencie przechylić te szale na stronę swojej drużyny. Mega mi się to podoba. Też znalazł chyba drużynę, do której pasuje. Spoko, no. Tak, no na pewno ten pierwszy tydzień był taki, no nieprzekonujący od Nuka, bo wiesz, wszedł trochę bez Douglasa, no. Sobie grał, tak nie za bardzo miało to sens z perspektywy widza. W tym drugim tygodniu nadal myślę, że ta, powiedzmy, współpraca nie układała się najlepiej, ale indywidualnie to był mocniejszy performance i fajnie to wyglądało. Ambedaga teraz pokazuje mi fuckersy, ponieważ w tym momencie gra Genji na Brion i czyżby to oznaczało, że najgorsza drużyna w Korei wygrywa na Genji? Ja no na to nie tak. Pozwolę, ja muszę tutaj odpalić sobie transmisję. Miałeś na dole. No, zobaczymy, co tam będzie się działo. W każdym razie, tak, myślę, że sensowna hierarchia. Zastanawiałem się, czy Perksa nie dać wyżej, ale jednak po dwukrotnym namyśle Nuke, myślę, że też jak najbardziej w konwersacji do najlepszego mida mógł tutaj stać. Tak. Tutaj każdy z tych panów bardzo dobry tydzień ma za sobą. No. Dużo gadać. Najbardziej mnie zaskakuje ten Perks, który jak się okazuje, rację miało wiele osób, że z Jankosem da się grać. No Perks naprawdę dobrze wygląda i ciągle są nawoływania. Przeproś za Perksa. Nie ma za tego przywracać. Nie mam za co, przez ostatnie lata byłeś pośmiewiskiem i taka jest prawda. No. W sensie był powód, dlaczego ludzie hejtowali, ale w końcu jest team, który wydaje się działać dobrze i bardzo mnie to cieszy, bo chyba dla nas wszystkich i z tym się zgodzimy. Biorąc pod uwagę karierę, historię, sympatię kibiców, no to dobrze dla nas jest, żeby Perks jednak był lepszy niż gorszy. Jest coś takiego bardzo dziwacznego w ostatnim czasie wśród, nie wiem, czy tylko polskiego community i to efekt mojego zamknięcia się w polskiej bańce twitterowej, czy może to trochę bardziej globalnie, ale że my bardzo chcemy, żeby ci zawodnicy, którzy mają wokół siebie dobrą legendę, żeby oni się okazali być fraudsterami i żeby grali słabo. I to jest bez sensu. To jest moim zdaniem totalnie bez sensu. Tutaj w międzyczasie oglądamy sobie po prostu LCK-a, także nie dziwcie się, że Piotr się cały czas tam patrzy. Nie, to jest, ale mi się nie podoba to, co ja widzę, bo naprawdę Genji wygląda, jak miało przegrać Reddit Brion. Gdyby... Miałeś nie przeklinać? Przepraszam, wytnę to w postprodukcji. Gdybyśmy mieli wybrać AD Carry najlepszego, to musiałbyś to zrobić z takiej trójki Ice, Karzy i Supa.
skończyli się wielkie nazwiska, no. Nie sprawiło mi przyjemności głosowanie w tym plebiscycie. Też miałem pewien problem, ale... Szczególnie też, że miałem pewną obawę, wiedząc jak, do jakich czynów posunął się niektórzy szemrani redaktorzy z esportowego półświatka, no właśnie, którzy już w zeszłym tygodniu odpalili tak zwane roboty, które głosowały na reprezentantów Mad Lions. Podejrzewałem, że kiedy w ankiecie znajduje się Supa, jest to nieuniknione, że redaktor Erdman, znany szerzej jako Rafikowy, chociaż ja zapytam jeszcze raz, czy to jest polskie nazwisko? No właśnie. Że tutaj będzie deklasacja, no ale to się nie wydarzyło, ponieważ waszym zdaniem wygrywa Ice. Ale i tak Cardiego wyprzedził Supa. No i bardzo właśnie dobrze. Przez te wuboty. To są roboty. To są roboty. Są muboty. No strasznie się zachowuje. I wiecie redaktor, co? Zgadzamy się z wami. Zgadzamy się z wami, tak. Ice... Znaczy, jak on przychodził do Leca, to ja się troszeczkę zastanawiałem, na jakiej zasadzie tak ma to miejsce. Czasami nawiązujemy do polityki, więc ja tutaj też delikatnie nawiążę. Chciałoby się zapytać, w jakim trybie zasadniczo, w jakim trybie Aj został dokoptowany do... Swoją drogą, ja ci pisałem. No. Ja ci pisałem, ale dzisiaj, czyli dla was to albo dziś, albo wczoraj, no. Nie wiem kiedy to wyjdzie. Dzisiaj odblokowana została mównica dla niejakiego Grzegorza Brauna. No to jest wydarzenie ale mocne. Ale po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, ja podejrzewałem, że dzisiaj on przemówi, tak? Wydarzy się coś. No dobra, ale... No właśnie, zastanawialiśmy się w jakim trybie i wyszedł tutaj jakiś head admin, szef BDS i powiedział, w sumie to bez żadnego trybu. Bez żadnego trybu. Jak się okazuje, że... Z wnioskiem formalnym. Tak. W sumie obronił się. Tak, tak, tak. No tak. No, dobrze ten Ice wygląda, to tylko pokazuje, że każdy AD Carry z Ultraligi, jak widać, może awansować do Leca i dobrze się pokazywać. I jest to wielka szansa dla Damkeksa. Ja ci ostatnio mówiłem, że... Nie no, Damkeks na topa się przeniósł. Ja ci ostatnio mówiłem, że śmiałem się z Harpuna, że, ten, no. że on osiągnie coś wielkiego, tak? Historyczna rzecz. Jako pierwszy z niewielu nie dostanie się do Leca jako AD Carry z Z10. Dobrze się bronią i Ice i Noah dali dużo, ale to też... Niestety, wracamy do tego pesymizmu, który pojawia się co jakiś czas. No, wygląda na to, że wystarczy kogokolwiek się z Korei i on sobie daje radę nie tylko w Polsce, a również i na arenie europejskiej. A może pierwiastek optymizmu w tym wszystkim? Jak niesamowicie wysoki poziom obserwujemy w Ultralidze, że Gwiazdożleca nie potrafią zawsze tam wygrywać, prawda? No i Ice zostaje MVP. Chciałem tylko przypomnieć, zawodnik, który został MVP... drugiego tygodnia Leca, nie tak dawno temu, w okolicach do pół roku, został skompromitowany przez minę Maćka. Tak. I jakby na tym zakończę mój statement dotyczący przekrojowego poziomu Leca, wnioski, ponieważ to... Wnioski wyciągnijcie tak, sobie. Tak, to mówi dużo. Trzeba wybrać wspieraka. No trzeba. Ja się zaśmiałem, bo tutaj bardzo zabawne kawały bloopersy. Chłopaki opowiadali. Bloopersy. Będą kiedyś, z tego kiedyś. Kiedyś wyjdą bloopersy. To będą bloopersy, kiedy uznamy, że w sumie znudził nam się e-sport i już nie tak potrzebujemy ani e-sportu, ani w ogóle działania w internecie. Wtedy rzeczone bloopersy się ukażą. Się dowiecie, co my uważamy o Abedagę, się dowiecie, co uważamy o Ice'ie i wszystkich innych zawodnikach i w ogóle was wszystkich. I to będzie sera opinia. Tak. I to będzie tak, jak zwykle u nas, prawda. Tak, tak. Cała prawda, całą dobę. Całą I dobę. Teraz support. Support, tak. Labrov, Kaiser, Hillisang. To, że Hillisang po pierwszym tygodniu nagle znajduje się w tej najlepszej trójce drugiego tygodnia, jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Bo ja przypominam sobie tego Rakana cały czas. Ja będę pamiętał jeszcze długo. Ale ludzie nie ufają. Tutaj jest 9 prawie procent głosów. No i słusznie. Bo za to, co widzieliśmy, nie powinien zostać najlepszym. Nie zmienia to jednak faktu, że wygrał 3 spotkania i był i ważną było częścią okay. tego. I no. było okej. Okay. Był no, ważną częścią. Natomiast umówmy się, to jest pewne dziwne wybrzuszenie rzeczywistości, że Hillisang tutaj tak się znajduje. No ale też jesteśmy w momencie takim w Europie, w którym walkę o najlepszego supporta podejmuje Labrov z Kaiserem. No i ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Nie no, całkiem nieźle. Ja się cieszę, że Kaiser wrócił i że wygląda nieźle. Finalnie głosowanie wygrywa Labrov, zdobywając prawie 67% głosów. Na drugim miejscu jest Kaiser, 24%, no i potem jest Hilly. Pozostałe 9.
Myślę, że tu wybór był oczywisty. Musiał paść na Labrowa. Bardzo dobry Blitzcrank i ogólnie super sezon jak na razie od niego. Jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w Labrowie. Jest to jego pseudonim. Jest on Grekiem i jakby skąd tak, no, wschodnio brzmiąca ksywka, prawda? Nie, czekaj, jakbyś... na pewno? Tak, on jest chyba, Grekiem. Chyba Grecy też tak się trochę nazywają. A jak się nazywa ten Forgiven? No ale to jest jego ksywka, on nie ma na imię Labrow. A, no o to ci chodzi, no, no spoko, no tak, no ale... No, w sensie... Gdybyś dostał ksywkę, nie wiedziałbyś, jakiego kraju jest Labrow. Miałbyś powiedzieć, z jakiego kraju to jest zawodnik. To ja bym powiedział, że to jest zawodnik z tego samego kraju, co Pavelov. Czyli z Estonii. No, ja raczej bym się kierował w stronę takiego dużego państwa. Jednego też na wschodzie. Okay. Tak to dla mnie brzmi. I wkurza mnie, że ksywki mogą być ładne, tak? Kaiser jest okej, okay, potężny, majestatyczne. Ja jestem dużym fanem ksywki Targamas. Też jest taka, że... fajna jest, nie? Podoba mi się. Jankos... Nie, w sensie, no może średnio, ale... Moim zdaniem niezły jest Alvaro. Alvaro jest dobry, no, Alvaro jest dobry. Wiesz, on wchodzi z tą koszulą, nie? Tak. Wiadomo, Elioja też jest dobry. Elioja jest takie... Elioja fajne, takie, no. Taki luz w kroku tak, czujesz tak. Od niego, który potem on faktycznie dostarcza. Jest dużo fajnych ksyw. Labrow to powinien nazywać Hellisang. Labrow, słuchaj. Pies struzujący. Mógłby mieć taką okay. Ksywkę. Labrow, do nogi. Z całym szacunkiem mogą do tak być. Szczeniaków wszelkiego tak, rodzaju. Tak, no ale nie uważasz, że tak jest? Trochę tak jest. Bernardyn Labrow. Nie wiem, ej, pasowałoby mi to. Na pewno. Labrow. I brawo dla niego, tak, za ten tydzień. Gratulacje. I Labrow tak wołał właśnie łapą Blitzcranka. Tak. Dawaj. Dawaj. Do mnie. No. I za to właśnie został tym najlepszym supportem, bo naszym zdaniem i waszym zdaniem Labrow jest najlepszym supportem. W tym momencie szczerze chyba nie ma za bardzo... O czym gadać? O czym gadać, no. Czy jest jeszcze jedna kategoria, o której trzeba pogadać? Nie, wiadomo, ale chodzi mi tylko o to, że no. Na koniec sezonu nie dajcie się zmylić. I tak Mikey X okaże się najlepszym supportem. A, no tak, tak, no. Oczywiście. Tak, Blitzcrank zostanie zbanowany i nagle będą ogromne kłopoty. Tak. Mikey X nagle zacznie wszystkich dymać. Tak. Tak będzie. No to ostatnia kategoria. Bonus. Kategoria bonus i to będzie taka kategoria, która co tydzień będzie się ukazywała i będzie inna, jakby jakaś taka bekowa. Tym razem postawiliśmy na najlepszego gracza Karmin Corp. Waszym zdaniem z trójki Kaboszard, Saken i Targamas wygrywa Saken, który zgarnia 46% głosów. I teraz zastanawiam się, jak mam rozumieć tę ankietę. Czy to jest autentycznie waszym zdaniem najlepszy zawodnik, czy to jest właśnie, wiesz, zawodnik właśnie ten najgorszy, biorąc pod uwagę przewrotność tego głosowania? Nie wiem, ale jest taka dziwna rzecz, którą ostatnio zauważyłem. Zobacz, na top lane głosuje 800 osób. Tak. Na jungle 800 osób. Na mina 800 osób. I nagle dzieją się rzeczy. Atakery 1000, Samor 1000, najlepszy gracz Karmin 1000, ponad 1000. Ty, 1000, a tam 6... A nie, to jest zasięg. A zasięg, no tak. No widzisz. A nie, ale dobrze, ale głosowanie ale wzrosło na ADC. Tak. Ja wiem dlaczego. To są te roboty. Ja naprawdę jestem w strachu, do czego ten człowiek jest się w stanie posunąć, żeby pchać dalej swoje przekonania fałszywe, oparte na niewiedzy. To on powinien nazywać się Labrow właśnie. No właśnie. On będzie grubo becelował. Te wybory, one są, kurczę, niekonstytucyjne. Dominik, tak? Tak. Dominik, tak. Labrow, Erdman. proszę się opanować. No. A to jest strasznie śmieszne, bo tak naprawdę... redaktora Rafikowego w Polsce jest no naprawdę, powiedzmy, tylko grupa najbardziej zatwardziałych fanów polskiej sceny, nie? Tak. Takich dogrzanych twitterowiczów. Widzowie tego materiału nie mają zielonego pojęcia. Spokój, właśnie, już dzwoni do mnie. O, to ciekawe akurat, kto dzwoni. Cholera! Ale... Obejrzał odcinek ale... ostatni i się obraził. No tak. No dobra. Wracając do tego jakże poważnego tematu, no. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem Karmin Corp został Kaboszard, ale wy uważacie, że Saken. No ja jestem w stanie się z tym zgodzić również. Obaj bardzo mocni. No, nieźli są, aczkolwiek takim jest najmocniejszym zawodnikiem dla mnie jest Targamas, bo ostatnio trochę szerzej zaczęło się mówić o wojskomach Karmin Corp i one skrywają rzeczy, które dla nas śmiertelników oglądających zaledwie boje na Summoner's Rift to nie dociera, tak. Ale... no, mamy okazję zobaczyć i generalnie posłuchać komunikacji Targamasa. Jedna z rzeczy, która została podniesiona przez mojego ulubionego twórcę publicystę, Al Dominator, było to, że wyobraź sobie sytuację skądinąd zabawną,
że w jednym z meczów Karmin Corp, nie pamiętam na kogo to było, ale w drużynie przeciwnej ktoś prezentował się na Akali. I wiesz, na Akali czasem weźmiesz sobie jeden Sounder Spell, czasem troszeczkę inny, czasem będzie to Ignite, czasem Tepek, a czasem, tak jak w tym przypadku, zdecydujesz się na oba te spele, na Ignite'a i na Tepeka, a nie zdecydujesz się na wykorzystanie Flasha. I wyobraź sobie, jaką niesamowitą przenikliwością umysłu cechuje się Targamas, który po tym, kiedy... To była ta gra na Aszce chyba. Kiedy ta Aszka go zwanshotowała, on skomunikował o swojej drużynie, że Akali nie posiada po tym zagraniu nie tylko Erki, ale również miała ona nie posiadać Flasha. No, no. Niezłe info! Nie miała tego Flasha, kurwa, od początku meczu. Więc tak jak widać, komunikacja jest niezła. Ale to... Ale to się zdarza. To się zdarza. Bo na skadze to się może ale pomylić. Ale czy on skłamał? Nie skłamał. Nie ma Flasha? Nie. No to w czym jest problem? W niczym. Nie ma żadnego problemu. Targamas uznał, że warto jest przypomnieć jakby ten fakt, że przeciwnik załadował się do gry bez Flasha. No. Mógł powiedzieć. On gra z Ignite'em i Tepekiem w trakcie meczu, mógł tak powiedzieć. Ale to jest aż dziwne, że on się tak ograniczył. Wyobraź sobie, że on mógł całą listę tutaj zasumować, czego już nie ma Akali. Nie ma Heala, nie ma Exhausta, nie ma bariery, nie ma nawet Cleansa, nie ma Ghosta. Akali bez Ghosta! Okej, good. We go in, we win now. A w międzyczasie Genji wygrywa. No i właśnie tak to się kończy. No. Tak samo jak i ten epizod. Ten dajcie znać. Czy waszym zdaniem Akali miała wtedy Flasha, czy go jednak nie miała, będziemy wdzięczni. Albo co miała Akali w tym tak, momencie. Tak, a jeżeli tego nie napiszecie, to sami wiecie, na co traficie i co się z tym wiąże. Raz będziecie tam razem z Ozonem i z Sakenem. Dobra, trzymajcie się, hejka. Na razie.